Czas leci nieubłaganie, a w naszej serii epickich 30 najlepszych gier pod poszczególne Windowsy niedługo zacznie brakować systemów. Na razie się tym jednak nie przejmujmy, bo oto przed wami 30 moim zdaniem najlepszych produkcji, jakie królowały na PC-tach w okresie panowania Windowsa 7. I tym samym mocno już wchodzimy w epokę tytułów, które w znakomitej większości, także i pod względem graficznym, nawet dzisiaj nie mają się już czego wstydzić, choć od ich premiery minęło często grubo ponad 10 lat. Dla niektórych z was będzie to wspomnienie czasów dzieciństwa i młodości przed monitorem, dla innych wręcz przeciwnie, lat kiedy komputery schodziły już na drugi plan. Niezależnie zaś od tego, w której grupie się plasujecie, koniecznie obejrzyjcie i być może zaskoczy was, jak wiele dobrego wówczas pojawiło się na rynku. Lecimy! Zanim jednak topka, to jeszcze tylko standardowo garść informacji. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych filmów z tej miniserii, i tutaj przyjąłem sobie sztucznie narzucone ramy czasowe czegoś, co nazywam epoką Windowsa 7. I o ile w innych przypadkach zdarzyło mi się mocno je rozciągać, to w tym także dla zachowania kontynuacji wobec poprzednich filmów trzymam się okresu od roku 2010 do 2012, na koniec którego przypadła data premiery Windowsa 8. Standardowo też lecę alfabetycznie i raczej omijam gry multiplayerowe, także czujcie się ostrzeżeni. Dobra, koniec gadania, zapraszam na topkę. Zaczynamy od najlepszego asasyna, nazwijmy to klasycznej formuły, czyli Assassin's Creed 2. Gry pod każdym niemal względem lepszej i dojrzalszej niż trapiona wieloma problemami, choć posiadająca potężny potencjał, część pierwsza. To tutaj ostatecznie udało się go wydobyć i okazało się, że ta dziwna historia o jakichś animusach, wielopokoleniowych wspomnieniach i innych tego typu cudach może wciągnąć zarówno fabularnie, jak i gameplayowo. Mocno popracowano nad różnorodnością zadań, mechaniką parkouru, zwiększono i dopieszczono nowy obszar gry, dopracowano reakcje NPC-ów, system walki i tak dalej, i tak dalej. A na deser dostaliśmy jeszcze przeciekawego Ezio Auditore w roli głównej. Zdecydowanie in plus i godne rozpoczęcie dzisiejszej listy. Kolejne miejsce zestawienia i przesiadamy się z potężnego blockbustera na małą, niezależną produkcję, która na premierę ogromnie mnie zaskoczyła, bo absolutnie niczego wyjątkowego się po niej nie spodziewałem. A jednak Bastion pokazał, że niejedno jeszcze można wyczarować w przypadku izometrycznych gier akcji z elementami RPG, abstrahując już od przecudownej, ręcznie rysowanej oprawy graficznej czy absolutnie fenomenalnej muzyki. Dostaliśmy tutaj unikatową, prowadzoną w czasie rzeczywistym narrację, która do dzisiaj potrafi zrobić wrażenie. Dopchnięto to solidną mechaniką prostej taktycznej walki i zdrową dawką swobody w stosowaniu różnych taktyk, w efekcie czego powstała naprawdę wyjątkowa, szczególnie jak na debiut, produkcja. Polecam bardzo. Trzecia pozycja na liście i hit, z powrotem lądujemy na półce z napisem wielkie sequele wielkich gier. Po świetnie przyjętym Arkham Asylum wielu graczy miało ogromne oczekiwania w związku z kontynuacją Batmana, czyli Arkham City. I wydaje mi się, że zdecydowaną większość z nich udało się zaspokoić. Dopakowano system walki, dołożono nowe ruchy, animacje, nowe gadżety, pojawiły się też nowe postacie, przeciwnicy itd., itd. I już samo to pewnie by wystarczyło, a tu twórcy postanowili jeszcze dołożyć do pieca, odchodząc od liniowej struktury na rzecz otwartego miasta, które można swobodnie eksplorować. Może i trochę kontrowersyjnie, ale mnie bardzo podeszło. Genialna rzecz. Zresztą równie udany jest kolejny sequel na dzisiejszej liście, czyli następca kultowego Bioshocka. Dwójeczka, choć nie tak rewolucyjna wobec oryginału, jak miało to miejsce w przypadku Nietoperza, to też sporo dobrego od siebie daje. Na tyle dużo, żeby całkowicie mnie usatysfakcjonować. Bo Bioshock 2 to nie tylko nowy bohater, nowa broń czy umiejki, ale przede wszystkim świetne motywy obudowane wokół konceptu Little i Big Sisters, jak choćby konieczność ochrony tych pierwszych, które to bardzo fajnie poszerzyły formułę rozgrywki. A do tego udało się rozwinąć lore fascynującego miasta Rapture i zachować ten unikalny, genialny klimat, który tak bardzo fascynował w części pierwszej. Czegóż chcieć więcej? Polecam bardzo.
piąta gra zestawienia i pierwsza, choć zdecydowanie nie ostatnia, dziś produkcja powstała nad Wisłą. 7 długich lat kazał nam czekać Adrian Chmielarz na swojego kolejnego po Painkillerze FPS-a. Szmat czasu, ale na Bullet Storma warto było, bo do dziś ze świecą szukać produkcji tak soczystych, tak mocno naładowanych adrenaliną, tak dynamicznych i przytłaczających wręcz poziomem akcji. Piękna oprawa, świetna, super efektowna mechanika walki, napędzana kreatywnymi brońmi, zdolnościami, kombosami i nagradzaniem gracza za styl, spowodowały, że z prostej w teorii strzelanki powstało coś dotąd na FPS-owym poletku niespotykanego. Bez dwóch zdań warto zagrać. Tasiemiec spod szyldu Call of Duty, niczym jedyna prawdziwa moda na sukces, ma swoje wzloty i upadki, ale generalnie od zawsze darzyłem go sympatią. A najbardziej chyba właśnie część siódmą z pod tytułem Black Ops. Być może wynika to z umieszczenia akcji w czasie zimnej wojny, który to okres w historii mocno mnie fascynuje, a być może po prostu dlatego, że jest to kawał prześwietnego wojennego FPS-a. Z naprawdę dobrze napisaną, pełną zwrotów akcji fabułą, z niezapomnianymi scenami, ze świetnie oddanym klimatem epoki, z wyśmienitą ścieżką dźwiękową i szczegółową, sugestywną grafiką, z różnorodnymi miejscówkami i bardzo satysfakcjonującym, sprawnie uszytym gameplayem. A, no i nie zapominajmy o kultowym dla wielu trybie zombie. Piękna sprawa. Z zimnej wojny szybko uciekamy w mroczne wieki średniowiecza i na kolejnej pozycji listy nie mogło zwyczajnie zabraknąć Opus Magnum i najlepszej moim zdaniem gry studia Paradox, czyli Crusader Kings 2. I jak zawsze w jej przypadku trochę ciężko jest mi dobrać odpowiednie słowa, żeby dostatecznie dobrze oddać geniusz tego, co udało się szwedzkim magikom tutaj wyczarować. Dla mnie to w prostych słowach Grand Strategy idealne, ze swoim potężnym obszarem działań, z wyjątkowo sprawnie przeplecionymi mechanikami prowadzenia wojny, ekonomii czy dyplomacji i wreszcie z nieograniczoną swobodą oddaną w ręce gracza, który ma szansę na nowo ukształtować historię. Dołóżcie do tego idealny balans między złożonością a przystępnością i jest giga hicior. Polecam. Kolejna pozycja na liście i mocno nietypowa dla mnie sprawa, ale zwyczajnie nie mogłem nie wrzucić tutaj Dark Soulsa. A nietypowa, bo ja paradoksalnie raczej staram się Souls-like'ów unikać. Co tutaj dużo gadać, jestem na nie zwyczajnie za cienki i często brakuje mi cierpliwości, przez co od wielu się przez lata odbiłem. Jednym z dwóch wyjątków od tej reguły jest natomiast pierwsza część trylogii, do której jakaś tajemnicza siła od czasu do czasu mnie przyciąga, którą jakimś cudem przeszedłem i która zostawiła mnie swego czasu z poczuciem pustki, którego żadna inna gra serii do dziś nie wypełniła. Uwielbiam za nie jedno, za wybitny klimat, obłędny, spójny design świata, za mistrzowską, subtelną narrację otoczeniem, za wymagającą, acz mimo wszystko sprawiedliwą i głęboką mechanikę walki, za kultowych i niesamowitych bossów i tak dalej, i tak dalej. Niedościgniony wzór, którego trzeba choć raz spróbować, żeby wiedzieć, z czym to się je. 9 dziś gra i znów rodacy na tapecie i ponownie z FPS-em. Dead Island przenosi nas na tropikalną wyspę, która z raju przeistacza się w piekło na ziemi w związku z epidemią zombie. A jak zombiaki, to wiadomo, mnóstwo krwi, gor latających po ekranie mózgów i odrąbanych kończyn. Kontrast między pięknymi widoczkami a tym, co dzieje się dookoła, zapada mocno w pamięć, tym bardziej, że graficznie jest bardzo dobrze. Dorzućcie do tego skupienie się na walce wręcz, dającą sporo radochy eksploracje, elementy RPG i rozwoju postaci, czy fajny smaczek w mechanice walki związany z zarządzaniem swoim zmęczeniem. A dostaniecie naprawdę solidną, wartą grania produkcję, a już w szczególności w koopie. Polecam. Wiele osób do dzisiaj ma żal do twórców Dead Space'a, że przy okazji części drugiej gra straciła sporo ze swojej horrorowatości na rzecz nieskrępowanej kosmicznej nawalanki. I generalnie mają sporo racji, bo nie da się ukryć, że nieco inaczej rozłożono tutaj akcenty, co moim zdaniem nie zmienia natomiast faktu, iż wciąż jest to wyśmienita produkcja, jakkolwiek byśmy jej nie zaszufladkowali. Wyraźnie żwawsze tempo, nowa, dużo bardziej różnorodna miejscówka, odświeżona paleta
przeciwników, a także zestaw narzędzi służący do ich likwidacji, plus poprawiona mechanika próżni, lepsza fizyka i ciekawa, ocierająca się o wątki psychologiczne fabuła powodują, że z przyjemnością siadam do dwójki po dziś dzień. Wielka szkoda, że to ostatni bardzo dobry Dead Space, nie licząc oczywiście remake'u. Niewiele jest kultowych, klasycznych serii gier, które mogą pochwalić się tak bezbłędnym powrotem na rynek po wielu, wielu latach, jak miało to miejsce w przypadku Deus Exa. Human Revolution to po prostu gra wybitna, ze wszech miar godna zajmowania tej samej półki, co jej znamienici poprzednicy. I choć pod względem gameplayowym jest dużo nowocześniej, choć gracze dostali jeszcze większą swobodę wyboru sposobu gry i radzenia sobie z kolejnymi, świetnie zresztą zaprojektowanymi lokacjami, choć rozwinięto systemy ulepszeń, hakowania czy mechaniki skradania, to twórcom udało się zachować wyjątkowego ducha oryginału. I chwała im za to, bo dzięki nim Deus Ex Human Revolution to wspaniały hołd, a jednocześnie niepozbawiona własnej tożsamości produkcja. Polecam. Okej, no i przyszła pora na grę, która zaraz po premierze absolutnie mną zawładnęła, o której myślałem, nad którą się rozpływałem i zachwycałem i w sumie mam tak do dzisiaj. Bo Dishonored to wyjątkowa rzecz, to gra, w której każdy pojedynczy element jest absolutnym dziełem sztuki, a wszystkie razem wrzucone do jednej zupy dają niezapomniany, fenomenalny smak. Z jednej strony cudowna skradanka i duchowy następca mojego ukochanego FIFA, z drugiej świetna gra akcji z elementami RPGa, strzelanki, immersive sima i co tam sobie jeszcze wymyślicie. No właśnie, bo w Dishonored dostajecie całkowicie wolną rękę co do tego, jak grać, i każdy element designu jest podporządkowany tej jednej nadrzędnej zasadzie. Począwszy od projektu miejscówek, a na poszczególnych mechanikach skończywszy. Plus wybitny design świata, fajna historia i świetny protagonista w postaci Corvo Attano. Garrett byłby dumny. Są takie gry, które włączamy od tak trochę z przypadku, z braku czegokolwiek ciekawego do roboty, po czym szybko okazuje się, że niepostrzeżenie mija godzina, dwie, trzy i ani się obejrzycie, a tu pęka cała nocka przed monitorem. Dokładnie tak wyglądało moje pierwsze zetknięcie z FTL-em, z grą, którą w sumie ciężko konkretnie zaszufladkować, bo mamy tu zarówno elementy losowego generowania poziomów rodem z rogalików, ale też taktyczną strategię w czasie rzeczywistym czy symulację statku kosmicznego. Wyjątkowa miodność, różnorodność, regrywalność i pieczołowicie poszywane z sobą, wydawałoby się niepasujące do siebie mechaniki, powodują, że mimo pewnej wizualnej, powiedzmy to delikatnie, skromności, jest to gra, do której wracam od lat i zawsze bawię się równie dobrze. Spróbujcie koniecznie. Zresztą równie zaskakującym było dla mnie pierwsze uruchomienie Kingdoms of Amalur: Reckoning, przed którym wzbraniałem się w sumie chyba dobrych parę lat. Troszkę przerażała mnie pewna taka chyba zbyt mocna konsolowatość rozgrywki i wizualia przywodzące na myśl raczej gry MMO, a nie wielkie singlowe RPGi, które kochałem. I w sumie obie te rzeczy są prawdą, ale nie zmienia to faktu, iż mamy tutaj do czynienia z rewelacyjnym RPGiem, którego powstanie i korzenie to zresztą historia na osobny film, ale może o tym innym razem. Gameplayowo mamy tu świetny i efektowny, dynamiczny system walki, przemyślane mechanizmy rozwoju postaci i bardzo dopracowany, ogromny, zachęcający do eksploracji świat, w którym zdecydowanie jest co robić. Bardzo polecam. Kolejne miejsce na liście i kolejny RPG, choć tym razem gra, która poszła w zupełnie innym kierunku. W przeszłość. Bo Legend of Grimrock to cudowne nawiązanie do przedstawicieli szalenie popularnego niegdyś podgatunku gier RPG, czyli tak zwanych Dungeon Crawlerów z wybitnym Dungeon Masterem czy Eye of the Beholder na czele. Twórcy w mistrzowski sposób uchwycili tutaj ducha tamtych produkcji, uwypuklając to, co było w nich najważniejsze, a problemy, z jakimi się mierzyły, przykrywając zdobyczami nowoczesnego gamingu. Zresztą na początku gry można wybrać, jak bardzo oldschoolowo chcemy, żeby było. I czegóż my tutaj nie mamy? Jest drużyna umieszczonych w szyku postaci. Jest dająca masę frajdy taktyczna walka w czasie rzeczywistym. Jest poruszanie się po siatce, są liczne i wymagające zagadki, rozbudowane poziomy itd. itd. Genialna giera, szczególnie dla tych z was, którzy wiedzą, z czym to się je. Polecam.
Okej, i tym samym dotarliśmy do połowy naszego dzisiejszego zestawienia. Dzięki, że wciąż ze mną jesteście, a korzystając z okazji, chciałbym standardowo namówić Was jeszcze do wsparcia kanału na wszelkie możliwe sposoby. Od lajków, komentarzy, poprzez subskrypcję, a na postawieniu wirtualnej kawy na Buy Coffee Tu skończywszy. Ogromne dzięki za wszelkie działania z Waszej strony, bo są one przepotężnym kopem motywacyjnym, a i wydaje się, że dzięki nim algorytm ostatnimi czasy trochę bardziej pecetowo polubił. Przy okazji szczególne wyrazy wdzięczności ślę wszystkim tym, którzy wsparli moją twórczość wirtualną kawą, a tak naprawdę realną przecież kasą i którzy właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Naprawdę mega doceniam, zresztą to głównie dzięki Waszym wpłatom mam nadzieję, że do końca roku ruszy zupełnie nowy cykl na kanale, w ramach którego będziemy mieli okazję nieco częściej widywać się twarzą w twarz. Jeśli i Ty chciałbyś do nich dołączyć, to oczywiście link znajdziesz w opisie. A tymczasem lećmy już z drugą częścią topki. Po tej krótkiej przerwie technicznej wracam z kolejnym tytułem i po raz wtóry już dzisiaj będzie to mała, niezależna rzecz, która szybko okazuje się być całkiem potężną gameplayowo produkcją. W Mark of the Ninja, jak pewnie łatwo się domyśleć, wcielacie się w ninja i to ostatnia z oczywistych rzeczy, jaką można o niej powiedzieć. Bo oto wyobraźcie sobie pięknie animowaną, rysowaną, dwuwymiarową platformówkę, która może pochwalić się naprawdę głębokim, dopracowanym i złożonym systemem skradania, którego to mogłyby pozazdrościć jej dużo większe i bardziej znane produkcje. A to przecież nie wszystko. Dołóżcie do tego swobodę działania, różnorodność ruchów, precyzję sterowania, mnogość sposobów na eliminację przeciwników, ponadprzeciętne projekty poziomów i jeszcze lepszy dźwięk, a mam nadzieję, że obecność w zestawieniu będzie usprawiedliwiona. Polecam bardzo. Mówi się, że bardzo ciężko jest zrobić świetną drugą część trylogii, bo musi ona mierzyć się z najróżniejszymi problemami, szczególnie w warstwie fabularnej. Absolutnie nie widać tego natomiast po Mass Effect 2, która nie tylko jest lepsza od pozostałych części serii, ale też w ogóle od większości komputerowych RPGów, jakie kiedykolwiek powstały. Dostajemy tu genialną space operę, która nie tylko kontynuuje zapoczątkowaną wcześniej epicką historię, ale też znacznie poszerza naszą wiedzę o fascynującym świecie wykreowanym przez BioWare. Wybitne wątki poboczne związane z postaciami drugoplanowymi, świetna kreacja postaci, dialogi, wątek główny, wciąż rewelacyjna mechanika walki, rozwoju postaci i tak pewnie mógłbym te peany mnożyć. Absolutna topka gatunku. Dla części z Was kolejna pozycja na liście może stanowić spore zaskoczenie, bo i z mocno kontrowersyjnym tytułem mamy tutaj do czynienia. Trzeci Max Payne przez wielu został znienawidzony, głównie w związku z odejściem od szaro-burego, nuarowego klimatu na rzecz kolorowych, brazylijskich scenerii rodem z GTA Vice City. I rzeczywiście trzecia część traktuje swoje dziedzictwo w dość luźny sposób, co nie zmienia faktu, że mamy tutaj moim zdaniem do czynienia z naprawdę wyśmienitym akcyjniakiem w przepięknej oprawie, z bardzo solidną, gangsterską fabułą i niezwykle sprawnym wykorzystaniem kultowej mechaniki bullet time'u. Mocno niedoceniana, ale fantastyczna gra, która pewnie zostałaby dużo lepiej przyjęta, gdyby nie nazywała się Max Payne. No co poradzić. Mount & Blade to wspaniały sandboxowy RPG umieszczony w pseudośredniowiecznych realiach, w którym to mamy szansę przejść długą drogę od zwykłego najemnika do władcy potężnego królestwa. Warband to zaś jego najbardziej dopracowana i rozbudowana wersja. Gra otrzymała nie tylko tryb multi, ale też nową frakcję, nowe mechaniki, nowe zadania i zatrzęsienie zawartości, która zaście Was jak odkurzacz, bo regrywalność tego tytułu, jego magnetyzm i siła oddziaływania do dziś robi na mnie ogromne wrażenie. Nawet mimo faktu, że w międzyczasie doczekaliśmy się przecież części drugiej. Bardzo, bardzo polecam, bo to jedna z najciekawszych, najbardziej intrygujących i oryginalnych gier gatunku, bez dwóch zdań. W jednej z poprzednich topek zdążyłem już zachwycić się Portalem i wspomnieć, jak bardzo zaskoczyła mnie ta nieszablonowa, super kreatywna, puzzlowata gra, na pierwszy rzut oka przypominająca zwykłego FPS-a. Wobec powyższych zwyczajnie nie mogłem pominąć tutaj sequela, który rozbudowuje i poszerza niemal każdy aspekt oryginału. Począwszy od fabuły, która zyskała sporo głębi, zachowując przy tym specyficzny sznyt i fenomenalny humor, poprzez nowe elementy scenografii, bardziej złożone
ulepszone poziomy, lepszą oprawę audio-wideo itd., itd. Dwójka poszerza formułę zagadek, zwiększa ich złożoność i daje całą masę nowych wrażeń, które zachwycą wszystkich miłośników główkowania. Polecam bardzo. Gatunek dwuwymiarowych platformówek swoje złote czasy przeżywał w latach 90., kiedy to powstała cała rzesza ogrywanych do dzisiaj hiciorów. Później nastąpiły długie lata posuchy i właśnie chyba dopiero Rayman Origins dał porządny impuls do odrodzenia gatunku. Pokazał, że można stworzyć klasycznego w swoich założeniach platformera 2D, wizualnie nawiązującego do nieśmiertelnej klasyki, a jednocześnie napakować go nowoczesnymi rozwiązaniami i super dynamicznym, atrakcyjnym w XXI wieku gameplayem. Prześwietny design poziomów, zatrzęsienie zawartości, różnorodność, genialna oprawa audio-wideo i topowa grywalność, szczególnie w trybie kooperacji, stworzyły tutaj podwaliny tego jednego z najważniejszych tytułów w historii gatunku. Trzeba znać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale chyba każda topka z tej serii może pochwalić się co najmniej jedną grą z cyklu Total War. No cóż, nie będę ukrywał, że uwielbiam te specyficzne strategie, łączące w sobie turową rozgrywkę na mapie strategicznej z wielkimi, epickimi bitwami w czasie rzeczywistym. A drugi Shogun jest zdecydowanie jedną z najlepszych rzeczy, jaką Total Wary mogą się pochwalić. Z jednej strony pięknie nawiązuje do kultowej jedynki, budując niesamowity klimat feudalnej Japonii, a z drugiej zachwyca wieloma mechanikami, przemyślanymi rozwiązaniami w każdym z wielorakich aspektów gry i niebywale atrakcyjną oprawą audio-wideo. To dzięki niej bitwy wręcz ożywają na ekranie, a zaskakujące manewry samurajów, zasadzki ninja czy salwy z prymitywnej broni palnej pozostają w pamięci na długo. Koniecznie spróbujcie. Kolejne miejsce na liście i strategia, która w moich statystykach Steam dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o liczbę przegranych godzin. Oj tak, nagrałem się w piątą cywilizację niemało. No i nie bez powodu, bo bez dwóch zdań jest to strategia wybitna. Gra, która pokazała, w jaki sposób wykorzystywać osiągnięcia poprzedników, jak je ulepszyć, w jakim kierunku zmodyfikować, żeby w ostateczności otrzymać produkcję niemal idealną. Przejście na heksy, zmiana systemu walki i poruszania się jednostkami, państwa miasta, nowy silnik graficzny, pewne uproszczenia i optymalizacje, a także cała masa mniejszych lub większych zmian w klasycznej formule 4X, znanej z wcześniejszych Civek, spowodowały, że piątka przez wielu do dziś uznawana jest za szczytowe osiągnięcie cyklu i doskonale to rozumiem. Cudowna gra. Jeśli zapytalibyście się mnie, jaka gra mogłaby stanowić najlepszą alternatywę dla serii GTA, to bez chwili zastanowienia powiedziałbym, że Sleeping Dogs. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o podobieństwa wizualne, ale przede wszystkim o sam charakter rozgrywki, o pełne zadań do wykonania miasto, o wciągającą, niepozbawioną zwrotów akcji gangsterską fabułę, o świetnego głównego bohatera z jego rozterkami i problemami, o jazdę pojazdami, strzelaniny i całą masę innych rzeczy, które dostrzeżecie już w trakcie gry. A co najważniejsze, Sleeping Dogs to nie jakiś tam bezmyślny klon, ale produkcja posiadająca własny charakter, przejawiający się choćby w świetnym, dynamicznym i super efektownym systemie walki, czy w niepowtarzalnej atmosferze Hongkongu, rodem z azjatyckich filmów akcji. Cudowna sprawa, bardzo, bardzo polecam. Muszę przyznać, że niewiele jest gier, które wywołały we mnie takie uczucia jak Spec Ops The Line. Niewiele jest produkcji, które stały się dla mnie czymś więcej niż tylko samą rozrywką, które skłoniły do refleksji i nie bójmy się użyć tego słowa, autentycznie mnie zszokowały. A jednak udało się to na pierwszy rzut oka zwykłemu wojennemu akcyjniakowi pokazującemu akcję z perspektywy trzeciej osoby. I o ile mechanicznie mamy tutaj raczej sprawdzone, solidne, choć pozbawione pierwiastka geniuszu mechaniki, od się łazi, wydaje rozkazy, kryje za osłonami i strzela, to geniusz tej gry tkwi w scenariuszu. Spec Ops The Line to krwawa, zgłębiająca mroczne zakamarki ludzkiej duszy i moralność na wojnie opowieść, która poraża tym bardziej, że to my gracze jesteśmy jej współtwórcami i aktywnymi uczestnikami. Miłośnicy jądra ciemności i czasu apokalipsy będą zachwyceni, ale warto spróbować nawet jeśli do nich nie należycie. Wyjątkowe doświadczenie.
Z kolejnym miejscem mam mały problem, bo z jednej strony nie znajduję żadnych pozytywnych słów wobec podzielenia StarCrafta 2 na trzy odrębne gry, za które Blizzard trzykrotnie kazał sobie słono płacić, z drugiej natomiast nie mogę przemilczeć faktu, że każda z nich, w tym Wings of Liberty, to kawał świetnego RTS-a. RTS-a, który zachował wiele elementów z klasycznego, kultowego poprzednika, dokładając od siebie sporo sensownych zmian i ulepszeń. Nowy silnik gry, nowe jednostki, zdolności, nowe opcje taktyczne, w większości sensowne zmiany w aspekcie mikro i makro zarządzania, a także rozbudowana kampania singlowa, znacznie poszerzająca naszą wiedzę o uniwersum i postaciach, spowodowały, że łyknąłem całość niemal błyskawicznie. I choć pewien niesmak pozostał, to miejsce na liście bardzo zasłużone. Polecam szczególnie, że jedynka jest teraz za darmo. Seria The Elder Scrolls nigdy nie schodziła poniżej pewnego poziomu i choć z dzisiejszej perspektywy można jej to i owo zarzucić, to jej piąta część, czyli Skyrim, do dzisiaj pozostaje jedną z najważniejszych i najlepszych produkcji z gatunku komputerowych gier fabularnych. Przeniesienie akcji na daleką mroźną północ jest odświeżające, fabuła kręcąca się wokół prastarych smoków i ich dziedzictwa przynajmniej początkowo bardzo intrygująca, a zadania poboczne, szczególnie te związane z obecnością w gildiach, co najmniej równie dobre jak w Oblivionie. Do tego trzeba jeszcze dodać szereg zmian w rozwoju postaci, mechanikach walki, magii, alchemii, dialogach oraz przede wszystkim niepowtarzalny klimat i miodność, a otrzymacie odpowiedź, dlaczego gra wciąż żyje i wyszła do dzisiaj w milionie różnych edycji. Klasyk przez duże K. Okej, trzy ostatnie gry dzisiejszego zestawienia przed nami i zaczynamy od bardzo wyjątkowej produkcji, czyli Walking Dead od Telltale Games. Jak wszystkie gry studia, jest to specyficzny twór, bardziej przypominający interaktywny, podzielony na odcinki serial, niż klasyczną grę komputerową, ale nie da się ukryć, że w przypadku żywych trupów twórcy doprowadzili tę formułę do perfekcji. Genialna fabuła, na której rozwój mamy niemały wpływ, cudownie napisane postacie, zwroty akcji, cliffhangery, mnóstwo mniej lub bardziej istotnych decyzji do podjęcia spowodowały, że wręcz pochłonąłem całość dokładnie w taki sam sposób jak najlepsze seriale. I powiem tak, na pewno nie jest to rzecz dla każdego, ale jeśli tylko nie będziecie oczekiwać klasycznych, przygodówkowych mechanik, powinniście być zachwyceni. Ja byłem. Drugi Wiedźmin od zawsze jest dla mnie produkcją, która nie do końca jeszcze wiedziała, czym chce być, jednocześnie będąc przekonaną, że nie tym, z czym do czynienia mieliśmy w części pierwszej. Z perspektywy czasu nie jest to więc gra ani tak dobra jak trójka, ani tak spójna w swojej koncepcji jak jedynka, co nie zmienia jednak faktu, że to kawał arcydobrego RPGa. Produkcja z przepiękną, szczególnie biorąc pod uwagę rok premiery, oprawą audio-wideo, wciągającą linią fabularną, świetnie napisanymi postaciami i dialogami, oraz naprawdę fajną, taktyczną i wymagającą walką. Do tego, co chyba najważniejsze, Redom udało się zachować charakterystyczną dla serii istotność wyborów moralnych dokonywanych przez gracza. Polecam bardzo, bo to polska klasyka, którą trzeba na pewno znać. No i dotarliśmy do końca dzisiejszej listy, a tutaj naprawdę bardzo zacny tytuł, godny ze wszech miar jej zamknięcia. Twórcom XCOM Enemy Unknown udała się niełatwa sztuka. Sztuka uratowania kultowej dla wielu marki, która przez lata zdążyła rozmienić się na drobne i pod względem jakości opaść niemal na samo dno. Enemy Unknown przywróciło XCOMa na należne mu miejsce w czołówce gatunku taktycznych, turowych strategii. Ta gra ma po prostu wszystko. Genialny klimat, świetną, dającą masę swobody, acz wymagającą taktyczną walkę, przepotężną regrywalność i jeszcze jedną szalenie istotną rzecz. Arcymiodne zarządzanie postaciami z oddziału, ich modyfikacje i rozwój, które powodują, że autentycznie się z nimi zżywamy, przez co utrata kogokolwiek boli jak nigdzie indziej. Przefantastyczna gra. Polecam bardzo. Okej, i tym samym dotarliśmy do końca. Standardowo puszczę wam jeszcze tylko parę wyróżnień, które o włos się nie załapały, a warto mieć je na uwadze. 30 tytułów przeleciało jak z bicza strzelił i tym samym mocno zbliżyliśmy się do końca tego mini cyklu, bo jak wspominałem już we wstępie, systemów zostało nam bardzo niewiele. Jeśli chcecie i dacie znać w komentarzach, to pyknę jeszcze Windowsa 8, a oprócz tego na pewno drugą część Windowsa 98, którą już obiecałem i pewnie
pewnie trzeba będzie iść dalej. No chyba, że macie jakieś inne pomysły na tę miniserię, to dajcie koniecznie znać. A, no i jak zawsze koniecznie napiszcie mi, jak widzielibyście swoją topkę z tego okresu, co byście wyrzucili, co podmienili, ja zawsze bardzo chętnie podyskutuję. Nie zapomnijcie też o wsparciu kanału, o odwiedzeniu pecetowego Instagrama, który bardzo fajnie się rozwija i widzimy się następnym razem. Dzięki i do usłyszenia.